Litewska gospodarka słynie z dobrego nadalu. Pyszne sery, mleko, twaróg, kwaśna śmietana. Palce lizać! Otóż to, ale mleko obowiązkowo musi być od szczęśliwych krówek. Wiem, że uwielbiasz takie klimaty i podejrzewam, że nieprzypadkowo zabrałeś mnie w to miejsce, bo otoczenie mi podpowiada, że jest to jakieś gospodarstwo mleczarskie. No i zgadłaś, bo dzisiaj jesteśmy w gospodarstwie Kasi Jankun i zobaczymy, co to produkuje. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czym pani gospodarstwo jest tak wyjątkowe? Dużo serca, dużo miłości wkładamy w to, co robimy. A to znaczy, trzymamy krówek, doimy, później różne produkty takie na przykład przerabiamy. Z początku to taka była nasza idea, że tylko będziemy robić śmietankę i twarożek. Ale z biegiem czasu, bo już taki mam na okres duży staż swojej pracy, prawie 30 lat, wow. To tak, już no, praktyki naprawdę jest i tak miło, że mnie naprawdę ludzie już znają i była taka przyjemność, jak jeden pani mówi, że dziecko nie nazywa dać mnie mleczka, a dać mnie Kasi, bo tam moja tego na butelce napis Kasi Jankun. My robimy śmietankę, robimy kwaśną śmietanę, robimy słodką śmietankę, różnorodnych rodzajów serów robimy, robimy maselkę. Pani tak dostosowuje się do klienta, a jak zrobić prawdziwą, dobrą, kwaśną śmietanę? Wiele ludzi, tyle smaków, tyle zdań. Ale no, człowiek, jeżeli jest optymistą z natury, jak ja, no, stara się słyszeć tego swojego klienta, swojego uważać, jego smak, jego zdanie. Świeże mleko to trzeba w ciągu paru godzin, to trzeba odchłodzić, później trzeba tak wynagrzeć i przeseparować. I oddziela się wtedy tłuszcz od białka. Białka idą z pewnym ilością tego tłuszczu na twaróg, a ta śmietanka można pasteryzować, akurat jako tutaj wam przyszykowałam pokazować, można tutaj ta śmietanka słodka bywa, a jeżeli ta słodka zakwasić, to ona wtedy tęga taka jest. W tym taka. I te kwaszenie to całkowicie naturalny proces. To tylko naturalne. Żadnych dodatków. Nie ma żadnych dodatków, to tylko czas. Zakwaszenia czas i czas uchłodzenia. To jeszcze bardzo chcę poprosić, aby pani opowiedziała, jak się produkują te twarogowe sery. Taki polubiony mini serek. Nie tak dawno jego produkujemy, ale pokochany taki przez małych dzieci. Bo jak jedno dziecko zje ten serek i ona dostała sobie pewne witaminy, kalcy, i ona jest syta, ale jeszcze te pożyteczne jest kwaśne sery, naturalne. To dobrze, a jak wygląda ta droga od mleka do produktu? Tak, najpierw jest mleko, później to mleko separuje się, wygrzewa się jej, dodaje się tam surowatka i ona taka z tego mleka robi się twaróg. A już jak masz twaróg, no to już tam twoja fantazja już... Presuje się, tak? Tak, tak. To tak, zlewa się ta twarożek do serniczków i ten serniczek, ten ser wkłada się do presu takiego i za tam parę godzin, jak to na słodku mówię, o słodkich tych serach. I wtedy już mamy za parę godzin ser. To możemy kawałeczek tego sera tak spróbować? Proszę, mnie będzie przyjemnie. Ale ja to po prostu marzę, by wziąć ten taki mini serek. Bardzo dobry. Dobra, to ja całą tatę zabiorę, a ty sobie tam mniej. Widzicie, naokół, dookoła taki spokój, nie? Zielona trawa, naturalna trawa, ta litewska trawa, te nasze krówki, które zjadają tę trawę i później z tego wychodzi taki produkt. Była taka intencja, że krótka droga do klienta, tak. Znaczy, dzisiaj udojona krowa, dzisiejsze mleko, człowiek jej dziś spożywa. No i mam nadzieję, że to taka regula, czyli tego samego dnia udojone mleko trafia na obiadowy stół, tak, będzie tak. Aktualne dla wszystkich. Aktualne dla wszystkich. Śmietanka, na przykład tyle kwaśna śmietana, zawsze potrzebna i do zupy, i do różnych tam jakich dań. Tym chyba szczycam się,
że mogę to zadbać o zdrowie moich klientów, u moich wnuków, które mam 5, które spożywają swój produkt każdy dzień. I no, cieszę się z tego, że zajmuję się na dzisiejszy dzień tym, czym zajmuję się. Bardzo Pani dziękujemy za świetną rozmowę i za świetną produkcję. Dziękuję. No i cudownie. Jeszcze raz udowodniliśmy, że lokalne produkty są najlepsze. I tak właśnie jest. No a na widok tej śmietany jakiś sos się marzy. No wiesz, sos robi swoją robotę w Danii. A jako, że dzisiaj jesteśmy przy lokalnej produkcji, to przypomniał mi się przepis na świlpikę w sosie grzybowym właśnie z taką śmietaną. A takiego dania z pewnością nie próbował prowadzący programu Pytanie na śniadanie Aleksander Sikora. Litewskie świlpikej, czyli gwizdki, to rodzaj grubych klusek w kształcie rąbów. Przypominają smażone polskie kopytka lub włoskie gnocchi. Mogą być daniem głównym lub dodatkiem do innych potraw, np. gulaszu lub mięsa duszonego. Można je podawać okraszane masłem lub słoniną ze skwarkami, polane sosem, np. grzybowym albo z dodatkiem zasmażanej kapusty. Spotyka się przepisy na rozmaite wariacje. Do ciasta ziemniaczanego można dodawać np. pire z dyni lub ser twarogowy. Ziemniaki to nieodłączna część kuchni Litwy, więc dzisiaj przygotujemy siuśkias. Łukaszu, stop, jakie siuśkias? Co to takiego w ogóle? Co ty bredzisz? Greto, mowa o świlpikach. W różnych regionach Litwy świlpikej są nazywane inaczej. I właśnie na Dzukii to siuśkias. No to róbmy szybciej te dania. No to do roboty. Mamy tu około 800 gramów ziemniaków w lupinach, a tu mamy garnek ze wrzącą wodą, którą teraz bardzo dokładnie posolimy. I wrzucamy umyte ziemniaki w lupinach i gotujemy do miękkości. Dopóki ziemniaki się gotują, warto zrobić sos. Dzisiaj przygotujemy sos grzybowy na bazie pieczarek, no więc mamy tu 500 gramów pieczarek, a ja w tym czasie pokroję składnik, który moim zdaniem zawsze wzbogaca danie ziemniaczane oraz świetnie pasuje do grzybów, czyli boczek wędzony. Niedużo, około 100 gramów. No, a pieczarki kroimy zwyczajnie w plasterki. A boczek w kostkę. Łukaszu, skoro to jest danie z Dzukii, to wiadomo, pasowałoby najlepiej tu leśne grzyby. Zdecydowanie tak, dlatego my dodamy tu suszone borowiki, które przyszykowaliśmy jesienią. Do sosu będzie też potrzebna jedna cebula. W drobniutką kostkę ją teraz pokroję. Rzucam boczek na patelnię. Najlepiej robić to na średnim ogniu. Kiedy widzimy, że już ładnie boczek się wytopił, na patelnię szalotka. O, skwierczy. I czekamy, aż się trochę zeszkli. Też tu fajnie będzie pasował czosnek. Trzy ząbki, które nie obieram. A żeby nie spalał się czosnek. Tak, tylko lekko miażdżę. To więc na patelnię możemy już przerzucić pieczarki. I powolutku czekamy. Zmniejszą się w objętości. A ja myślę, że my w tym czasie trochę drobniej posiekamy garść suszonych prawdziwków, albo jak u nas się mówi, borowików. Co, Łukaszu, koperku dajemy dużo chyba. Koperku dajemy dużo, no bo to kolejny nieodłączny element tej wiejskiej klasyki, o której tak często mówimy. I myślę, że bardzo wzbogaci sos. Dodajemy trochę mleka oraz śmietanki kremówki. Po około 200 ml mleka oraz śmietanki. Do tego dorzucam suszone grzyby. Lubię po tym, jak dodamy te suszone grzyby, aby to się porządnie pogotowało. No myślę 20 minut, może nawet trochę dłużej, żeby wszystko było przesiąknięte tym smakiem grzybowym. A teraz czas na ziemniaki. No tak, dopóki zrobiliśmy sos, który jeszcze musi się redukować, ziemniaki się ugotowały. Zazwyczaj radzę, aby przez praskę przyciskać jeszcze cieple ziemniaki. No i słuchajcie, kiedy mamy praskę, faktycznie nie trzeba ich obierać. Wystarczy przykroić na połowę, włożyć do praski i Greto, akcja, voilà, przyciśnięte. Teraz otwieram praskę i skórkę lupinkę usuwamy. Dobra, ja o tym nie wiedziałam. To zmienia dziś moje życie. Sos bardzo ładnie się redukuje, jednak brakuje tu trochę cieczy, więc jeszcze mleko, jeszcze śmietanka. Masa już trochę przystygła, więc dwa jajka. Od razu mieszamy. Doprawiamy solą i pieprzem. Teraz do tej masy stopniowo będziemy dodawali mąkę. Ile jej dodamy? No to jeszcze pytanie, bo może być to 100 gramów, może być 150. Trzeba właśnie patrzeć na konsystencję. Jak to mówię się na wileńszczyźnie, na oko. Masa
musi być taka, powiedzmy, spójna, trochę klejąca. No i nastawiamy piekarnik na 230 stopni, bo musi być mega nagrzany. Ale jeżeli mamy piec, to robimy w piecu. Wymieńmy teraz deskę na stolnicę. Wykładamy na to porcję ciasta. Trochę to trzeba rozwolkować. To ja wykończę sos. Bardzo ładnie się zredukował. I teraz do środka dodajemy 150 gramów kwaśnej, dobrej śmietany. Sos jest wyłączony, już się nie gotuje. Wygląda dekadencko, brakuje mu tylko dobrej garści koperku. Sól, świeżo zmielony pieprz. Ciasto kroimy w idealne rąby. Idealne rąby, a ten sos też jest idealny. Przed wypiekaniem świl pikej posmarujemy rozmąconym jajkiem. Kiedy świl pikej są ładnie uformowane, posmarowane jajkiem, wstawiamy je do piekarnika nagrzanego do 230 stopni i pieczemy około 20-25 minut. Muszą ładnie się zrumienić. Łukaszu, a ja wiem, gdzie takie danie nie jest podawane. Gdzie? Pytanie na śniadanie. To, a czy nie ma problemu, bo dzisiaj dla naszego gościa mamy pytanie na kolację. Aleksander Sikora, polski prezenter telewizyjny i dziennikarz. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach biologia i geografia oraz zarządzanie. W 2011 roku zadebiutował jako prezenter telewizyjny w stacji muzycznej Viva Polska. Od 1 maja 2019 roku współprowadzi program Pytanie na śniadanie. Witaj, Olku. Dzień dobry, cześć. Dobrze was widzieć. Kolej. Nam również. Wzajemnie. Ludzie często myślą, że życie gwiazdy to fotościanki, telewizji i tak dalej, ale czy tak naprawdę tak wygląda? To jest bardzo trudne pytanie, które powinno być zaadresowane do gwiazd, bo ja się nigdy gwiazdą nie czułem i nie jest to jakaś taka teoretyczna skromność, która jest na potrzeby chociażby nagrania tego programu, ale ja naprawdę jestem zwykłym chłopakiem, który po prostu czasem zdaje sobie sprawę w najmniej oczekiwanym momencie z tego, że pracuję w telewizji i ktoś słucha tego, co chcę powiedzieć i ktoś mnie ogląda. A można o tym zapomnieć, bo ja po prostu lubię to, co robię i nigdy nie miałem takiej świadomości, że robię to dla tak szerokiego grona, ale to jest chyba najpiękniejsza wypadkowa tej pracy, że po prostu ludzie potrafią bezpośrednio podejść do ciebie, powiedzieć słów parę, zapytać się, co u ciebie słychać i to jest chyba najpiękniejsze i to jest najpiękniejsza właściwie recenzja tej pracy przed kamerą, że ktoś lubi cię bezwarunkowo, tylko za to, że po prostu jesteś sobą. No chyba część Polski traktuje ciebie jako rodziny, tak? Bo jesz śniadanie, witasz się z nimi każdego ranka, tak? Można tak powiedzieć, taką miałbym nadzieję. To jest chyba moje największe marzenie związane z pracą zawodową. No bo skoro faktycznie jestem w polskich domach i mówię wszystkim tym, którzy są z nami dzień dobry, a później pod wieczór powiem dobrego wieczoru albo dobranoc, kiedy to prowadzę jakiś program rozrywkowy, to chciałbym się czuć częścią rodziny, która jest w stanie, ma czas i chęci zasiąść przed telewizorem i faktycznie spędzić z nami te chwile, które są po pierwsze ulotne i zauważyłem, że wszyscy tak pędzą teraz i biegną, że tych chwil wolnych mają coraz mniej. Dlatego martwię się, jeśli ktoś na przykład raczy mnie taką teorią, taką tezą, że telewizji kiedyś nie będzie. Kompletnie się z tym nie zgadzam. Telewizja będzie zawsze, tylko na pewno zmieni się to, że będzie podawana w nieco innej formule. Być może każdy będzie sobie ustalał właśnie ten grafik, kiedy będę mógł do kogoś powiedzieć dzień dobry, a kiedy do kogoś będę mógł powiedzieć dobry wieczór. Ale na ogół w Polsce śniadaniówki cieszą się takim ogromnym sukcesem. A może wiesz, na czym polega ten fenomen? Kiedyś coś bardzo powiedział mądrego mój szef, że telewizja poranna, pasmo poranne, właściwie w każdym kraju cieszy się popularnością, w którym jest ta formuła telewizji, ale powiedział coś bardzo istotnego, że my pełnimy rolę współczesnego radia. To nie jest program, przed którym ludzie zasiadają z popcornem, z jakimiś ulubionymi przekąskami i napojami i oglądają nas z zapartym tchem. My mamy być tylko takim dodatkiem do ich rutyny. Tlem. Takim tłem.
być może coś wyłapią dla siebie ciekawego i wtedy się zatrzymają i zaczną nas bardziej wnikliwie słuchać. Ostatnio bywasz często w Wilnie, prawda? Tak, na całe szczęście. Ja uwielbiam do was przyjeżdżać i to nie jest jakaś kokieteria z mojej strony, żeby po prostu było miło, bo jesteśmy w tym momencie na antenie TVP Wilno, tylko ja po prostu tutaj odpoczywam. Ja zupełnie inaczej myślę, zupełnie inaczej oddycham i moja osobowość wchodzi na zupełnie inny tor właśnie tu na Wileńszczyźnie. Co cię tu zadziwiło? Kiedy pierwszy raz przyjechałeś? Nie zadziwiło, ale raczej zauroczyło, że Polacy mieszkający na Wileńszczyźnie naprawdę są, jeśli chodzi o mentalność, w dobrym tego słowa znaczeniu, starej daty. Czyli są niezwykle gościnni, niezwykle otwarci i w ogóle nie kryją tych emocji. Podają swoje serce na dłoni. To brzmi tak, jakbym chciał przerysować to emocjonalnie, żeby nadać temu jakiś taki miłosny niemalże ton. Ale to mnie urzekło, że macie taką staropolską, piękną mentalność i z wami chce się spędzać czas. Olku, nasze domy zawsze są otwarte, a w naszych domach na stole zawsze jest dużo jedzenia. Ja już nie wiedziałem, jak zbudować most. Ja już próbowałem jakiś taki most zbudować w tych słowach, żebyśmy w końcu przeszli na wątek jedzenia, bo nie ukrywam, że chciałem być bardzo wiarygodny przed kamerami i chciałem być głodny, więc po prostu nic nie zjadłem, a tu takie zapachy się rozpościelają, że ja też się boję, że ja się po prostu rzucę za chwilę na ten talerz. To możesz się rzucać, bo trzeba spróbować. Zrobiliśmy. Ale co to jest? Zrobiliśmy litewskie tradycyjne danie o nazwie Świlpikej. Siuśkies może być. Albo siuśkies. A możemy to przetłumaczyć na język polski, żeby znaczy, nie to takie, rozumiał jakby nazwę? Gwizdki, gwizdaczki. Słuchajcie, próbuję. Sos obłędny, bardzo aromatyczny. To jest tak dobre, że ja muszę jeszcze posilić się drugim kawałkiem, ponieważ samo to ciasto na bazie tych ziemniaków mnie po prostu powaliło na kolana. Olku, a ty w domu gotujesz? Gotuję, ale rzadko, ze względu na deficyty wolnego czasu. Natomiast jak już gotuję, to raczej są to dania proste. Jestem słaby w zupy. Zawsze robię danie jednogarnkowe, bo jest najprostsze i najszybsze. Jestem bardzo dobry w pastach, czyli w makaronach. I robię, nieskromnie powiem, wstydzę się trochę, bo wtedy tak wyjdę na takiego chłopaka w materii kulinarnej bez pokory, ale jestem naprawdę świetny w kuchni azjatyckiej. Uważam, że robię najlepsze zielone curry. Mogę wam zadać takie niedyskretne pytanie, ale proszę was o stuprocentową szczerość. Czy wy to naprawdę sami przygotowaliście? Bo to rzecz jasna. No to muszę was pochwalić i za gwizdki, ale przede wszystkim za sos. Wierzcie mi, że tak aromatycznego sosu grzybowego nie jadłem jeszcze nigdy. Słowo. A właśnie, gotując sosy lub mleko, często uciekają z garnka. Ale ja mam sposób mojej babci, który temu zapobiega. Potrzebna nam będzie tylko drewniana łyżka i nic więcej. Kiedy widzimy, że ciecz mocno wrze, kładziemy łyżkę na garnku. Zadzieje się magia. Unosząca się w górę ciecz napotyka przeszkodę w postaci drewna i opada. Dzięki, Olku, że wpadłeś. Bardzo no i dziękuję. Zapraszamy częściej do Wilna. Na pewno wpadnę, ale ja się tak z wami na pewno nie pożegnam tak po prostu, jałowo, na misia. Nie wiem, czy to jest takie tradycyjne wileńskie pożegnanie, ale bardzo wam dziękuję. Przepraszamy, jeśli nabrudziliśmy tutaj trochę z dźwiękiem, ale jednak te emocje i chęć przytulenia was była silniejsza. No a za tydzień zapraszamy na nietypowego, brunchowego klasyka. Ale zanim zaprosimy wszystkich na kolejny odcinek, który już za tydzień, ja muszę wpisać się jakkolwiek w tradycję waszego programu, dlatego mam krótką zagadkę. Jak myślicie, w którym roku zadebiutowałem, czyli pierwszy raz wystąpiłem na antenie Telewizji Polskiej? Możecie się pomylić o 15. 3 lata. 2005. 2005? 2015. Nie, niestety nikt z was nie zgadza. To był dokładnie rok 2000. I wyobraźcie sobie, było to na antenie. Rok mego urodzenia. Tak? Ty jesteś z roku 2000? Z 2000? Ale ty młodziutki, Łukasz. Jej, to znaczy, że ja nie jestem pierwszej świeżości, ale dobrze, to w takim razie tylko odpowiedzią jeszcze was, no już teraz nie zaskoczę, bo to raczej ja zostałem zaskoczony przez tego młodzieńca. Słuchajcie, zadebiutowałem w roku 2000 w programie regionalnym TVP3 Kraków i było to piękne show, Kraków pełen nutek. Wystąpiłem wówczas w karocy, która była prowadzona przez konia z plastiku.
I podkochiwałem się w dziewczynie, która śpiewała mniej więcej coś takiego. Sama nie wiem, czy to nazwać pechem, czy nieszczęściem. Jeden chłopak z mojej klasy chodzi za mną wszędzie. I to byłem ja. I ja tak wzdychałem do niej. Muszę to znaleźć przy okazji, bo gdzieś mam to nagrane jeszcze na kasetach VHS. Wiesz, co to są kasety VHS? Nie. Dziękujemy. Żegnamy się z Państwem.